Deus Ex, part kolejny. Tym razem jesteśmy w katakumbach pod Paryżem. Poszukujemy córki od Morgana Everetta? Albo raczej córki od kochanki Morgana Everetta, czyli... Nawet nie wiem, jak się nazywa ten głównodowodzący z Illuminati. W każdym razie głównodowodzący Illuminati, z którym musimy pogadać. Zasadniczo... No właśnie. Make contact. Próbujemy się do niego dostać, do Everetta. Silhouette to jest... tu jest mina, czy raczej granat gazowy. Silhouette to jest, można powiedzieć, odpowiednik NSF w Paryżu. Okej, okay. Ja będę w takim razie. Fire extinguisher, of course. To jest tak cool, że oni biorą i odpalają flary, jak wydaje im się, że ktoś gdzieś jest. Whoever's out there, company. Szczerze, nie spodziewałem się tego, że to słychać w ogóle. Ale teraz już mam 100% pewność w takim razie, że wyciąganie tego miecza bierze i wydaje dźwięk. O czym nie wiedziałem. Which is interesting. Okej. Okay. Odhealujemy się z... You're entering one of the larger tombs. Almost 6 million moved to the catacombs as a health measure during the... Czyli ten niebieski generalnie... O, właśnie. Niebieski efekt to jest właśnie healowanie się z... Remember, intruder alert! What? Wyciągnąłem mu z rąk broń? We've got a casualty here. Aim for the head. Fucking shotguns. Czemu oni mają tego sojowego jedzenia tyle? Can't see him. Checking sonics. Okej, okay. Cichutko. Lost him. Don't know what happened. I on tego nie słyszy. To jest... Teraz mordujemy zasadniczo MJ-12. To jest jakby pozostałość po Illuminati, która próbuje przejąć władzę nad światem aktualnie. Ale jak widać, nawet oni mają kapitalne problemy z jednym agentem. Co prawda superagentem można by było powiedzieć, bo... Okej. Okay. Jednym superagentem, bo poniekąd my jesteśmy nanoagumentowani, to znaczy mamy nano wszczepy. O ile tak to można nazwać, bo w sumie jesteśmy wypełnieni nanobotami, które robią różne dziwne rzeczy. W sumie mogę zacząć korzystać F8, na F8. Z tego. To nie powinno wydawać dźwięku. Bo tu jeszcze ktoś jest. Aha. Please give your ID. No.
Wait, to są pozamykane te? Katakumby? Coś tu może być w środku? I want it. Ile mamy gapów? 13? Ile tam jest damage threshold? 45. Throwing knives i nic. No well. You're close to the bunker where Silhouette has barricaded themselves. The leader's name is Chad. Chad. The area looks different than it does on my map. Some new construction. Maybe they've concealed themselves from Majestic 12. Kinda like this. Oh. Make sure they don't follow you. Nikt raczej nie przeżył. Bunkier 1. You found the bunker. I found the bunker. I found it. A, katakomby zamknięte dla publiki. Who are you? I came to help. Majestic 12 took my mother prisoner. Where? Bunker 3. Chad has a key, but he says it's too dangerous to try to rescue her. I'm on my way to see Chad right now. Maybe I can change his mind. Chad. Let's go see Chad. How did you find him? I mean... Po prostu szedłem? I'm JC Denton. You might know my brother Paul. I helped him send your group a warning about the crackdown. Denton. Yes, the satellite transmission saved us from La Prison de Fresnes, at least. Pretty much a skeleton crew you have here. How long can your people hold off MJ-12? We're not mercenaries. When the troopers moved into the crypts, half of my people retreated without firing a shot. True. Wyglądają biednie w porównaniu do NSF. And were taken prisoner. Where? In Bunker 3, the tunnels behind the second blast door. Maybe I can help you out, in exchange for a small favor. I need to find Nicolette Duclair. Nicolette? What do you want with Nicolette? I need to contact some friends of her mother's. Oh yes, Beth, a great woman. Nicolette is very secretive about her mother's friends. She tells us that they are wealthy and support our cause, but they have many enemies and need to be protected. I might be able to help you, but I must be certain of your loyalty. You have a right to be cautious. Just point me to Bunker 3. I have the key to the blast door, which is directly across from our hideout. And a map you might find useful. Yes, get my people mapa. Back and I will put you in touch with Nicolette. Okay. Ile mamy picklocków? Czy to będzie warte tego? Jeden picklock, no dobra, co tam jest? Blazdorki i książka. Ryszard III. Not worth it, but we did it already. It's unfortunate I cannot send someone with you. We are surrounded. We don't have We can't let them discover our hideout. Yeah. Okay. God. No tak, ta mama, nie? To będziemy musieli uważać. Albo i nie. Wyraźnie słyszałem, że ktoś tu chodził, ale może tam... Aha, tam. Tego nikt nie słyszy, że siedzę i sobie ciamkam czekoladę, nie?
Please. Don't. No. No, okej. To nie było najlepsze, but you know. Mamy heal, więc whatever. Heale za darmo to zawsze dobre heale, nie? Biorąc pod uwagę, że tam jest bioelectric cell. Ach. Jestem ciekaw teraz, gadem. Te lamy robią damage'u? 200. Dobra. Pójdziemy najpierw tam i zobaczymy. Generalnie jesteśmy bardzo daleko już w grze. To nie jest sam początek, więc mamy już wszystkie upgrade'y, które głównie... Głównie mamy dlatego, że... You know, w tej grze, jak w większości starych gierek, nagradzana jest bardzo eksploracja. Im więcej eksplorujesz, im bardziej jesteś dociekliwy z tym, tym... Ktoś po lewej chodzi? Oho! Jock's picking up heat signatures of what look like troops. The MJ-12 bunker must be nearby. Okay. Pytanie tylko brzmi... Dobra, wait a second. Bo dostaliśmy mapę, nie? Katakumby. My jesteśmy tu. Tu jest pusty bunkier. Dobra. Podejrzewam, że generalnie mamy iść tamtą stronę, ale zobaczmy, co jest tu. The old catacombs exit is at the end of this passage, but it's been closed off for years due to cave. Tam jest mina, więc nie ma opcji, żebyśmy tamtędy poszli. Jak już mówiłem, eksploracja jest bardzo nagradzana, więc... Po prostu zobaczmy, co jest jeszcze tutaj. This passage goes to the sewers. If you don't mind the sludge, you'll be able to get around the city without a metro pass. Okej. Okay. Absolutnie też nie jest to miejsce, które my chcieliśmy znaleźć. Holy shit. To co prawda zwabi wszystkich, ale... Przynajmniej część. Okej. Okay. Nie wyszło tak źle. Fajki. To by the way był support crate. Bardzo, bardzo duży jest ten support. Clara. Coś jeszcze? Ziamo dobre? Rakiety do Gapguna, tak. Gapgun to jest taka wyrzutnia rakiet, która jest bardzo dobra. Bunkier 3. Dobra, to zbypasowało obydwa te lasery, ale zobaczmy, co jest tu. MJ-12 squads have set up a base camp in this old World War II bunker. This is probably where you'll find the hostages. Okay. Tego się spodziewałem. Co jest w tą stronę, ale... Może tędy?
światło, wait, what? Czy jestem w stanie wyjść gdzieś do góry? No, okej, zobaczmy, gdzie to prowadzi. Okej, F8. Nie. Nie cloak. To jest bot. Zobaczmy, czy nie jesteśmy w stanie tego... Ale chyba jesteśmy w stanie po prostu tak to zrobić. Wejść tu do góry. Fuck. I przejść sobie tędy. Najzwyczajniej. Te brązowe boty dają nam zasadniczo możliwość naładowania się ponownie. Au, 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 au. What we are fighting. Coś jeszcze tu jest? TNT. A co by mi było to TNT? O, ten bot to naprawił. Że po coś mi będzie to TNT. Zaraz zobaczymy. Może żeby wysadzić? Tutaj jakąś część? Fucking hell. Jak to zrobić w takim razie, jak tam jest tam... Wait a second. Tu już nie ma gazu. Więc zobaczmy, gdzie to prowadzi z kolei. No? You didn't see me? Looks like a false reading. Sonics are spiking. I'll do a check. Okay. A czy zawsze mogę... Got a cold one. Fuck. Sugar tits. Które to było F5? Please. Still in the area. Gotcha. Oh. Oh fuck. Agenci P. Gorsze jest to, że oni wybuchają. To jest akurat najgorsze w tym wszystkim. Oni generalnie są... Może nie lepszą wersją nas, ale inną wersją nas. To znaczy oni są... Oni są dla odmiany farmakologicznie zmienieni. Jeszcze coś tam, nie pamiętam, co to by dokładnie było. Teraz zapomniałem. Czytaliśmy to, mamy to w jakimś logu zapisane. Mam nadzieję, że dopłynę gdzieś, gdzie będzie powietrze. Uf. The
weapon doesn't work underwater. Mogłem włączyć. Cholera, mogłem włączyć F7. Nie to F7, F5. Czyli po mojej prawej on jest. Albo to jest jeszcze jakaś inna rakieta zbugowana. Ktoś mnie zobaczył. Tam jest. Czy to zużywa energię tak po prostu? Hard to say. Wolę włączać w ten sposób, bo cholera jasna do F10 to holy shit. Wszystko fajnie, tylko gdzie są ci... Jeszcze ktoś tu jest. Gdzie są ci nasi jeńcy? Że nie powiem, przydałoby się znaleźć. Wait, mam tak mało ammo? Okej. Przydałoby się znaleźć jakiś. O, ktoś tu biegnie. Już nie biegnie. Przydałoby się znaleźć terminal. Żeby powyłączać te kamery tutaj. Bo cóż z tego, że ich uratujemy, jak ich potem wystrzelają te automatyczne wieżyczki, co tu są. You found nothing. Nie no, bioelectric cell. Właśnie dlatego używam tego heala z szczepów, bo cały czas praktycznie zużywałem medkity, a nie korzystam z tych szczepów tak często. So yeah. Tam jest to. Jak wyglądamy z chapami? 89, okej, okay, może. Tam jest ta kamera. Czyli musiało to być tu po prawej jakoś. No dobra, zobaczmy. Ale nie, bo tędy wchodziliśmy. Chyba, że ta kamera jest tam... Włączył się alarm. Może ktoś gdzieś wyjdzie skądś jeszcze. Raczej tych nagle nie znajdą, nie? Czy ja jestem po prostu ślepy i miałem tutaj iść? Aston Greer. To Ari, agent Mary Hella. Upon arrival in Paris, you're to interface with Inspector Gabili of the Metropolitan Police.
Secondary priority is the acquisition of any information concerning the whereabouts of Morgan Everett, Tracer Tong, Alex Jacobson, or JC Denton. Tu jest ten security terminal, którego szukałem. Jesus. Hostage holding area. Okej. Okay. Tech goggles, które są useless. Dobra, wyłączyliśmy teraz... Muszę to spiklokować? Naprawdę? That's harsh. Ale jest całkiem spora szansa, że ktokolwiek, kto miał ten kluczyk do tego, to zginął w wybuchu... wybuchu spowodowanym przez ten, przez tą typiarę, przez tego agenta P. Oh well. Dobra. Jeden lockpick mogę udać. Yo. We have to get moving. Miło by było, gdybyście to zrobili przy otwartych drzwiach. Ja, just walk out. Ja w tym czasie się zajmę tym. Reload i w sumie tyle. Nic takiego super. No well. Niech będzie na gapa. Okej, okay, którędy ja szedłem? Tędy. Wait a second, jak już tu jesteśmy, to możemy się tak właściwie podładować. Do którędy to się wchodziło? Tędy, nie? Yep. Good bot. Niestety z energią jest tak, że energia się bardzo szybko wyczerpowuje. Z większością tych potężniejszych szczepów. Przede wszystkim na przykład ten... To jest coś ukryte? Nie. Przede wszystkim z tymi mocniejszymi szczepami, czyli na przykład... Czyli po to może by mi był te TNT, które gdzieś tu zostawiłem, tak? Dobra, idziemy zobaczyć jeszcze, co z tym TNT było. Czyli na przykład takie wszczepy jak to, co używałem teraz, to znaczy i heal, i jednocześnie na przykład ten... Sekund, gdzie to było? Tu. Jednocześnie ten... Dynamiczna obrona, tak bym to nazwał. Ammo, taser, darcy. I w katakumbach niestety. Chociaż może coś tutaj? Okej, okay, what? Można zejść na dół? Okej. Okay. Ah! O, wow! A, proszę. Czyli sposobów na przejście tutaj jakby nie było multitoola jest więcej. That's cool. Hej! Cały czas wchodzę z powrotem w to samo miejsce. Tędy. Prawo. Prawo. Lewo. Nie. Tu? Jeszcze to jest do otwarcia. Jeden lockpick znowu. Albo rakieta. Ile mamy rakiet? 17. Okej.
Rakieta EDS. Raid of Fire, Data Cube, Agent Hela. We've added a login for your catacombs. Okej, okay. Czyli to tak jakbyśmy z kolei nie mieli... hackingu wysokiego, to tutaj można znaleźć w takim razie ten... Może nie super ważny, ale istotny login. No problem. I thought they were going to kill her. No niestety. Niestety jej nie zabili. Niestety będzie musiała się jeszcze pomęczyć. Wonderful. Where are they? Both of them made it to the hideout safely. I made sure of it. Excellent. I cannot believe our good fortune. Now, you wanted to contact Nicolette? Yes. You might catch her at Club La Porte de l'Enfer. I tried to tell her it's not safe, but ever since her mother's assassination, she has been careless. She goes out every night as though daring the assassins to show their faces. A silhouette hangout? Among other things. But you can't get there at night. The roads are blocked. What about the tunnels? The catacombs do not go that far. You might try the sewers, though. They can be reached through the rear blast door. Is it locked? Unfortunately, MJ-12 closed it before the raid. Maybe you can find a key on one of the soldiers. I already picked up that key. Thanks again for the help. I perfect. Group. Medkit. Coś jeszcze? Yeah. Now we have a chance. Yeah. Weźmiemy poduszkę ze sobą. Silhouette may yet survive. Yeah, mate. We salute your courage. Courage. Nie courage, tylko courage. Jeez. To jest śmieszne, fajne i śmieszne jednocześnie. Jednocześnie w tych starych gierkach właśnie jak są takie bardzo złe akcenty porobione. One są dosyć zabawne. Czy jak rzucę tą poduszką w tą minę, to... Nie. Czy jak szczura? Mogę szczura, nie? Szczurze. Fuck's sake. A równie dobrze mogę to zrobić tak po prostu. Au! Not worth it. Not worth it. Nie mogę wziąć szczura. No wiecie co? Unlocked. Za jakiś moment powinienem swoją drogą też zużyć te wszystkie skill pointy, które mam. Police raid na katakumby. I think these tunnels connect to the source. You're going the right way. Okej. Swoją drogą chyba bardzo podobnie wyglądają, nie? Katakumby te... O, hajs! Kto to zostawił hajs? Te 23 kredyty. What the hell? O! Amo! Tak! Ciekawe jak wyglądają rzeczywiście te paryskie katakumby. Spadłem. Swoją drogą. Paryż pod... Jak to po naszemu jest? Stanem wojennym. I just got an unexpected message from Jaime Reyes. He's at a cafe and wants to see you. O. He says it's urgent. The cafe address is number 19. Jaime Reyes. To jest nasz koleżka. Z czasów Junatko, czy raczej po prostu z Junatko. Lekarz, któremu poleciliśmy, żeby został i się nie wybijał, żeby wyszło na to, że nam nie pomagał. Jak uciekaliśmy. O.
Holy shit, czy to znaczy, że MJ-12 też wypuściło te swoje dziwactwa tutaj też? Holy fucking shit, that's scary. Dobra. Zobaczmy, co jeszcze jest w tamtą stronę w takim razie. Też tam gdzieś chodzi jeden z tych olbrzymów. Albo to jest bot nad nami. Raczej to brzmi jak bot policyjny. Okej, chodźmy w takim razie tędy. Chyba, że mamy jakiś... Nie. Nope. Sadly no. Let's see. Let's see. Nie chcę zużywać tych lockpików, mamy ich tylko 6. Znowu mam ten police button, który do niczego mi nie służy. Nie służy w ogóle. Cały czas czegoś to zbieram. Biorąc pod uwagę, że i tak już teraz wszystkich morduję. Jak leci. Okazuje się, że wszyscy pracują dla Illuminati albo dla MJ-12, co jest jednoznaczne. Oh wow. Okej. Okay. Wait a second. No i tak mam zapisane, że chcę przetestować, jak to działa na boty, ten aktywny system obrony. To po prostu... Oh my god, it's so cool. Wyczuję im się rakietę. Au. Plazma, ale boli. Super zabawne jest to, że te rakiety, zanim do mnie zanim wlecą w ogóle z ich tych, to już wybuchają i ich mordują. Łącznie z granatami. Dobra, przetestowane. Przetestowane. Czyli wiem, że tędy w takim razie to nie ma opcji. Dobra. Niech będzie tam. Chociaż w sumie mógłbym włączyć termooptik camo i sobie wyjść. No, ale zobaczmy. Not sure what you might find in these buildings, but if you break and enter, be prepared to deal with the Paris police. Okay. Wszystko zażrane. Musimy znaleźć tę kafejkę najpierw. Trashik. To mogłaby być ta kafejka. But it's hard to say. Mam 5 Scrambler Nade'ów. Ale nie jestem pewien, czy to coś mi da. Tu jest policja. Nawet nie było ostrzeżenia. That sucks. Oh my god. Has restricted access to the metro. You'll have to get around on foot.
Okej, okay. Dobra, spróbujmy w takim razie z Thermo-Optic Camo. Not sure what you might find in these buildings, but if you break and enter, be prepared to deal with the Paris police. Niestety problem jest taki, że w tej grze nie do końca jeszcze, o tu jest ktoś przyjazny i on też jest przyjazny, dobra. These flats go for about 5,000, almost as bad as Hong Kong. 12. Clear the street. 11. Panie, szukam 13. The metro is closed until further notice. No dobra. 10. New travel restrictions. Consult the papers. Consult the papers. Papieren vita. Gdzie jest 13? To jest 13. You found the club. The only one to stay open during martial law. They've hiked up the cover, but you will have to pay if you want to find out if Nicolette is inside. Dobra, a Jamie at Cafe Building 19, czyli najpierw byśmy chcieli jednak z Jamie'em pogadać. 19. Can I ask you a question? I am not paid to advise tourists. Take it easy. I just want to know if you've heard of Nicolette Duclair. I have no dealings with Miss Duclair. I sweep the streets. That is my life. But you know her? Where would she be this time of night? I don't have money to waste on that place. Number 13. Club La Porte de l'Enfer. Pfff. A private club for rich phonies. Number 13. Thanks. If you want Renault, he is in the bar at the hostel. Great. What would I want with Renault? You aren't who he was going to hire. The professional thief? I'm flattered. Thief. No mam nadzieję, że mnie nie zobaczyli. Hey! Hey! Dobra. To wiemy już w każdym razie, gdzie jest w takim razie ten, ale gdzie jest 19? Clear the street. To jest istotne. To jest 15. A, czyli ja się włamać generalnie mogę wszędzie. Gdzie tylko mi się żywnie podoba. A digital media store. Don't waste your money in those places. You can get anything you want for 2 credits on the black market in Asia. Bardzo ważne. To było bardzo ważne, Tong. Strange. I'm picking up infrared pulses. Why would a bakery need electronic security? To jest 15. To znaczy, że gdzie jest 19? Po drugiej stronie najpewniej, co? I
Clear the street. Czyli na bank to jest po drugiej stronie, po prostu. That little building is a hostel. Lodging for backpackers. Sorry, all full tonight. Don't need a room, but maybe you can help me find a member of the group silhouette. Her name's Nicolette Duclair. No, I know nothing about that. Leave me alone. Za karę zjem twoją czekoladę. I zhakuję ci kompa. Płytę główną. Nic na niej nie masz. Not a good night to be on the street. Dzień dobry. Excuse moi. No i your excuse. Nic tu nie ma? Na pewno? Chyba nie. Nie mogę przebrać się za pokojówkę. Hotel Kinanoki. Nie. Petals of Twilight. Observe your motivations for breaking the arbitrary laws of Kerry Covenant. Do not miss your chance to be one of us and create a new world order. Okay. I was put on managed to get some stupid American to buy me a drink, then picked his code when he wasn't looking, gave me a cash from his account. Okay. Okej. Okay. Tylko, że my tak właściwie nie potrzebujemy tego typu danych. Ktoś tu się miał z nami spotkać. Renault. I Guy. How are the drinks here? Great, if you like right piece. Never tried it. You look like a smart guy. You want to make some money? Yes? I need to hire a thief. What do you want stolen? A thief. The baker at number 15 keeps dime. 100% pure. In one of the ovens. What do I get if I help you? 50 credits each vial. The place has booby traps. Otherwise, I would break in myself. Yeah, sure. I'll check out the bakery. Like I said, building 15. Right. Actually, wait a second. Mogłem zbierać ten zajm. Be careful of those two. They are felons. I gathered. I am serious. Do not give them your name or where you live. Can I get you something to drink? Wine is 120, snacks are 5. Heard of Nicolette Duclair? Wino za 120? Holy shit. No, I am sorry. Is she a guest of the hotel? A member of Silhouette. You want Club La Porte de l'Enfer. No revolutionaries here. Where's that? Number 13, I believe. Okay. Mam już? Are you fucking kidding? Ice. I tyle. The bakery is owned by Sicilians. This is how they do drop-offs in the Champs-Élysées. Sicylijczycy w Paryżu? Holy shit. Okay. Save game. Bam. New travel restrictions. Consult the papers. Yeah, I know. I know. Czyli tu możemy się włamać. No dobra.
mi... Please. Serio, muszę tak to robić. Okej. Okay. Czemu w piekarni byłyby takie zabezpieczenia, nawet gdyby robili tylko dragi? To jest jeszcze MJ tu. To znaczy, że... Illuminati... też się zajmują... dragami? Czy oni zabili tą biedną kobietę tak seo? Fajki. Jesus. Serio, nic tu więcej nie ma? No, spodziewałem się czegoś więcej. Chyba, że tu. Dobra, let's see. Mogę wyjść na dach i tyle. That kinda sucks. Chyba, że tu mogę się dostać. Łew. Łew. God damn it. Okay. That's kinda worth it, I guess. Zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że to nie jest jakiś sequence break, którego który robię zupełnie przez przypadek, bo po prostu eksploruję. O, biocell. Sure. Medkit, hajs i coś jeszcze. Damage threshold 45. God damn it. Okay, let's see. Nie mam nic takiego, co by to zrobiło po cichu. No, niestety. Okay, gap gun done. Nie no, myślę, że raczej nikt tego nie słyszał. Kimkolwiek jest drenę. Dear customer. PIN do banku. Medkit albo zginął, albo gdzieś odleciał. O, wow. Kim był Rena?
Woman. Okej. Fajki. Waza. Spokojnie, jestem w waszym domu. Tak po prostu, you know. Don't mind me. Czy to było worth it? Hard to say. Hard to say. Nie wiemy, kim był Rene. Kto w kiblu swoją drogą trzyma kartonowe pudło? What the hell? I'm fine. My legs are fine. Don't mind them. God damn, mam 4000 punktów. Holy fucking shit. Pistol? 2700? Więcej dipsu? Czy medycyna i mieć więcej hapów? Albo heavy. Dobra, zrobię teraz na razie pistol. Upgrade. Perki. Okej, perki może na razie zostawimy. Ale teraz ile robi pistol damage'u? 19. No to 20 razy 8, no to powiedzmy, że jest pretty fucking nice. Sir, what is your business tonight? My business is classified. Zabawne jest to, że przeszliśmy tu. Nie znaleźliśmy tu absolutnie żadnego zejścia na dół, ani nic takiego. No proszę. Czyli teraz jest ile damage'u? 20. No to 80 to już jest worth it. Czyli po to to było. No to dobra. To było worth it, bo otwierać te wszystkie rzeczy. Tak, nie zmienia to faktu, że muszę się dostać tam na drugą stronę ulicy. A digital media store. Don't waste your money in those places. You can get anything you want for 2 credits on the black market in Asia. Tu jest ta kamera, która mnie trochę niepokoi. Swoją drogą. Jak włączę camo, kamera i tak mnie widzi. To znaczy, że to jest useless. Nie mam już tyle placu? Czemu nie mogę wziąć tego więcej? What the hell? O, teraz mógłbym wziąć. Nie wiem dlaczego. Dobra, wracamy do hotelu. Damy mu ten zajm. Keep moving. I'm moving. I busted into the bakery. Excellent. Now do we make a deal? 50 apiece? Yeah, I'll sure. Make the trade.
Never mind the bartender. He's cool. Here. Take it. Good job. We must work together again when I find out where they will move the drop-off. I'll be out of town, but thanks for the cash. Okay. Co prawda zostało nam mało lockpików dzięki temu, no ale... Can I fucking do? My advice, get a room and wait for morning. Yeah. We have reports of terrorist activity. Terrorist activity? Impossible. Impossible. Fajnie by tam było wejść też swoją drogą. Strange. I'm picking up infrared pulses. Why would a bakery need electronic security? Dziewiętnaście. To tu. Ah, the Paris nightlife. Ah. Have a taste of wine for me, JC. What would you like? Everything 10 credits. At least one cafe stayed open during the crackdown. Zobaczmy, co na to powie. Never close, no matter what. Is there some kind of curfew? Not yet, but the police programmed the bots to shoot anyone who leaves his arrondissement after dark. Okay. I'm looking for a friend, Nicolette Duclair. A leader of Silhouette, a true patriot. What? Know where I might find her? Where the criminals and students go at night, La Porte de l'Enfer, just across the street. Thanks. This crackdown is the work of Majestic 12. You mean the European Union? They are a group of conspirators who have been seizing governments all over the world. I don't care what they call themselves. JC, the true fucking the hero. The and scheming of corporations to make Europe into one big country with no separate languages, cultures or tastes. It's more than Europe they plan to unify. Never mind. Never mind. Oh, Jamie. Thought you could run off for a weekend in Paris without me, huh? Call me nostalgic, but the nightlife seems to have lost its old charm. Yes, but I didn't trust anyone else to deliver this warning. Not even Alex or Tom. What happened at UNATCO? They intercepted a message Alex sent to my home account. Instructions on how to find him in Hong Kong. I hope the message was encrypted. I destroyed my key store. Tong is safe. But they've been tracking you with an AI program. They've sent Gunther to assassinate you in Paris. Icarus. However, you don't have to fight Gunther or any other mechanically augmented agent. I'm prepared for a fight. UNATCO never trusted its augmented agents. Any mech can be stopped in his tracks with a secret kill phrase. Kill somethings were standard issue, I gather. Gunther's is La Putin Machine. Dug that out of the medical records before I left. La Putin Machine. Easy enough. Thanks for looking out for me. Staying at the agency and all. Don't mention it. La puta madre. At the sound of your voice, 400 milliamps will discharge into Gunther's midbrain. Poof. I wasn't the only one who got purged. Carter's gone also. To już wiemy z mailu. La puta to chyba było coś w podróżach Gullivera. Can we leave that? Carter! I think Simons was afraid he knew too much. All of the older guys were let go. Anyone with non-UNATCO experience. Carter told me he was going to contact Gary Savage of the X-51 researchers. Oh, okay. I don't know how they know each other, but Carter said, Savage is right. It's time to do something about Area 51. Okay. You know Carter, taciturn as ever. Who knows what he was talking about? Who knows? I'm going to stay here until the soldiers calm down. Jock knows. I saw Gunther leave the club a few hours ago. I heard he was asking about you. Be careful, JC. Okay, I will. He's our son. We can't have him murdering people from this Majestic 12. He's not a child anymore. This cult? At least he has a position. He's safe.
Any organization with anonymous leadership. They might control Europe for decades. Michelle will have to survive somehow. I would rather he die with the rest of us. Joshua! No wiecie co? Bonjour, monsieur. I couldn't help overhearing about your son. The Avis, yes. Majestic 12. Whoever they are. When you have the use, you have everything. Joshua, be careful. You don't know this man. I will not hide under a rock. You have nothing to fear. I would like to see the end of Majestic 12 as much as you would. I was just surprised to find a Parisian who has heard the name. Well, my son, you know. I learned what I can about him. What else have you found out? You are one of the revolutionaries, huh? Maybe you can do something with this. Street Station 17 and Werewolf from a card in his wallet. I think it is the logging for the guard shack up the street. What about Michelle? You'll get him killed! He was the one who wanted to be a soldier. Huh. That is what I know. You've done enough. Go! That's interesting. No proszę. I takie dane typo po prostu daje. Wow. I'm fucking impressed. If you have a request, talk to my assistant Raymond. He always seems to be looking for something to do. Navi Blue, this is Navi, the property of Pierre Bull. If found, please return. Security, download Navi security patch. Okay. If you want a job, talk to Christy. Oh. Teraz możemy spróbować coś, jedną rzecz. Ghost Notes. Zero, stop, pięć, sześć. Jak to było? Scanning area. Zero, stop, pięć, sześć i naga, 066. Naga. 066. Okej. Okay. Aramis 01. Oj. Please, don't die on me, those eggs. Fuck. Zawsze o tym zapominam. Z automatu już naciskam Alt-Tab i wypierdzielam grania. Dobra, jak to było? Jeszcze raz. Najpierw... 0056, naga 06, naga 066, login, withdraw. Scanning area. Tu jest jeszcze taki mały bot. Teraz tu było to drugie. Aramis 01. Czyli mogę... Tak to robić po prostu. Jeszcze teraz mogę zhakować. I jeszcze wyciągnąć hajs. That's nice. Minus 225. Fuck. Okej. Quick save. Czy jesteśmy w stanie jakoś stąd... Tu nie. No chyba, że po prostu odpala znowu. I to chyba będzie najlepszy pomysł.
Let's see. La Porte de l'Enfer. Resistant members aren't the only ones fond of the discreet staff of Plentiful Shadows. Watch your back. Fuck, tędy nie wejdziemy. Nie chcę zużywać tych trzech lockpików już. Muszę wejść od frontu w takim razie. Can I ask you a question? I am. No, great. None of your. Clear the street. Yeah, yeah. Okay. Wow. Please, keep your weapons concealed. Sure, dude. 300 credits. Ile? Here you go. Here is a key. It will be valid for this evening only. Okay. That's interesting. We are forced to let anybody in because business is so slow. Business is so slow. What? Oh, wow. That looks pretty cool. Hi, baby. What's your name? JC. Mysterious. Want to know my initials? Sure. How about you tell me something about the people who come here? Anything you like, cutie. 20 credits. Okay. So, who do you want to find? What can you tell me about Nicolette Duclair? I see now. You are in love, you poor man. She has already given her heart to one of the revolutionaries. I'm not in love. Could you tell me if she's here? You have a look. He has a tough guy look, but you cannot compare to a real revolutionary. They have their own private society upstairs. You will be happier down here. Another 20 credits? Sure. I can tell you about Antoine, the thief. Go ahead. Should I be keeping an eye on my credit chits? He pretends to be a big-time smuggler, but really, he just steals things from the augmentation clinic where his mother works. Augmentation clinic? Somewhere, I guess. You will find him lurking in a dark corner. I bet he will try to sell you something. Am I telling you what you want to know? Can I have another 20 credits? Sure. Who next? Jacques, the accountant? I'm not picky. Tell me about Jacques. He grew up here on the Champs-Élysées. He knows everybody. If you're looking for a particular person... Where do I find him? He is in the office behind the South Bar. What do you say? Another 20 credits? Another 20 credits? Sure. This time I tell you about myself. Ooh. Okay. My name is Camille. I'm a writer. Ale jestem też pielęgniarką. What are you doing in a place like this? I'm working on a novel. If I dress up like a nurse twice a week, I make enough money to write the other 5 days. Not bad. Funny how the traffic of credits brings our dreams and fantasies to life. Every transaction is like a small prayer. If so many men have a thing for nurses, you can be sure someone will be standing right where I am, collecting the offerings. Well, I was buying information. Sure, baby, if you say so. But if my novel ever gets published, that would be 400 pages of pure information. Think you would put down the 10 credits to get it? I'm not much into books. Oh my god, Pretty lady, awesome. Huh? Yeah. Pretty lady. Qu'est-ce que je vous sers? Thin crowd. Has martial law heard business? Heard business? Heard business? You can even get on the metro. How can you get to the club without the metro? I came through the catacombs. Oui, oui. The only way is to crawl on your belly like a stinking rat. That's all we get, stinking rats. Silhouette members, you mean?
Rats and the Gestapo, and they want free drinks. And the Gestapo. Gestapo? Not French soldiers. Some of them don't even speak French. The troops at the metro? Oui, there was a coup. We see the president only on video recording, and sweat is dripping from his mustache because it's obvious. Someone is pointing a gun at his head. You might be right about that. To jest Never mind. Ciekawa informacja, szczerze mówiąc. Yes, found. I found it. Ooh, Michelle. What would it be? A snack for 10 credits, wine for 120. Know the name Nicolette Duclair? What do you want with Miss Duclair? A private matter. This club has good security. You try something, you won't be arrested. You will be dead. I'm a friend of hers. Okay. She would have told me to expect you. What do you think of Silhouette? They have the right idea, but they are weak. Do they have much popular support? Nie jest to NSF. The people are ready to fight. Z własnymi zbrojami, mundurami, not even afraid of being seen. The group that has occupied the Chancellery is called Majestic 12. They control the United Nations and plot against other governments as well. What we need is an army. Silhouette should be organizing resistance, not spreading around slogans everybody already agrees with. Never mind. Bra. Chad's dead. No. The police are making a clean sweep through the catacombs. He can't hide. Silhouette knows what to do in these situations. I told him this would happen. But he would not let go of his Voltaire delusions. Maybe he is a Voltaire. We don't know. Was Voltaire. I have some good news for both of you. Chad's alive. Chad's alive, boys. Where? Is he okay? An American accent. What business do you have with Silhouette? My business is with the terrorists who control the French government. They're planning the same in my own country. What would La Mort de Terre want with America? The French army had nothing to do with the coup. It was an international paramilitary group called Majestic 12. Bardzo mi się podoba to, że JC po prostu nie ma już żadnych złudzeń. I'm looking for a friend of his named Nicolette Duclair. She can lead me to a powerful enemy of the conspirators. Nicolette, she does not want to be found. You know her? She realizes how foolish it is to antagonize the government and has gone into hiding. Że gadanie o Majestic 12 każdemu jest po prostu, you know, we can do this. Hello, tough guy. You talking to me? You use bioelectric devices, yes? Manufacture steroids in your muscles? Nothing as crude as that. But yes, you would be interested in a bioelectric cell for 250 credits. Nah. No thanks. Myślałem, że mi coś innego będzie chciał sprzedać. Jakiś upgrade canister. That would be cool. I would be happy. That would make me happy. Have a light? I don't smoke. What's your name? I'm a little busy right now. Hey, can I ask a favor? I'm out of money. Have any spare chits? How does someone with no money get into a club with a 300 credit cover charge? Yes, my friends work here. Then you must know all about the place. Oh yes, I used to work in the office. I could tell you anything. How about 200 credits? I could give you the code to the safe room. Sure. It's just a little room with a keypad back where the offices are. The code is 1966. Thanks. Nice. I know the bathroom is unisex, but just wait a minute, will you? Oh my god, unisex. Kibelki? What is this? And what is this? Zwykle 45. God damn it.
What else do you want to know? See you around. See you around. Coś mam złe przeczucie, że muszę chyba, raczej, że będę musiał zużyć. I love this place. I love this place. Holy shit. To jest lustro tu? Wow. Marie? Cloud? Oh, sorry. My mistake. I find young woman. I'm looking for Nicolette Duclair. So? Do you know her? I know her name. I know that her mother called her Angel. You know her mother? It's a friend of her mother's I need to find. Angel. That would make her a fallen angel now, wouldn't it? You must be after Everett. Yeah, Morgan Everett. How did you guess? Yes. What makes you think Nicolette would betray one of her mother's closest friends? I helped her friends from Silhouette. Chad will vouch for me. I'm after the people who murdered her mother. You are an assassin or something? When necessary. Go out behind the club. I will talk to Nicolette and perhaps she will meet you there. Okay. Ale chwilowo jeszcze musimy pozwiedzać. Bardziej, everything is satisfactory, I trust. Yeah? We remodeled the upstairs. You may have noticed. Many customers wanted quiet areas where they could talk. Dobra. Get down. Get down to the business, dude. Dobra. W takim razie idziemy tędy. Niech będzie. Poświęcę ten jeden lockpick. You work here? The bartender will help you. I am the accountant. Just a few questions. Have you heard of Silhouette? So, you're in that game. Don't say a word. I don't want to know. But for 1,000 credits, I'll give you the address of an arms smuggler who is out of town. Do you need guns? Nah. No way. Talk to me again. I am your man. I'm your man, too. Sorry to get so much lockpicks. Ooh. Oh my fucking god. Ammo. Żarełko. W końcu mogę się nażreć. 100 kredytów. To znaczy, że to było Nod Warfare. Medkit. Kolejny termoplik ammo. Nie mogę mieć dwóch. Mogę wyjść z tyłu. O dobra, PS20 jest całkiem worth it. Zużywam ten ostatni. Goddammit. ...75 jest damage threshold. Ojajajajaj. Chciałbym znowu Gap Rocket zużyć. Dobra, whatever. Whatever. O, to będzie progres. To ja jeszcze nie chcę progres. Zrobimy tak, zapiszemy. Okay.
Holy shit, to szybko zeszło. Wow. Holy shit, trochę ich jest. To jest za miejsce. Żadna super interesująca, I guess. Everyone fucking dies. Laser darty. Taser darty. Wszystko fucking useless. A ja szukam tej miejscówy, w której był. Mod scope. Yo, what? Oh, no. Okej, okay, tych mamy z głowy przynajmniej. Medkit. Button out. Ach, yes, Glock ze scope'em. That sounds really cool. Ale i tak chcę się dostać jeszcze w tamto jedno miejsce przed nami. Say. Lockpick był worth it.
to było worth it dla tego jednego lockpicka? Tak sobie będę wmawiał. Do końca życia. Na razie jeszcze nie chcę odlecieć. What? Aha, Jock mnie tu blokuje w PES. Clear the streets. Czy to jest worth it? Oh wow. Zero, zero, pięć, jeden, trzy, trzy, salam. Oh, I'm sorry, dogo. Plasma rifle, nice. Holy shit. Accuracy i co jeszcze? Range. Oh god. Na rakiety zasadniczo nie potrzebujemy accuracy. Dobra, save. That was absolutely not fucking worth it. Clip. Chociaż... Laser, napalm kanister. Dobra, chyba było. Trochę worth it. Jesteśmy też straszni, strasznie okropni. Swoją drogą. Zabiliśmy typowi psa. Ukradliśmy go. I tak dalej. Dobra, to było worth it całkiem. Mamy tylko dwa lockpicks. New travel restrictions. Consult the papers. Dobra. Spróbujmy w takim razie jeszcze się dostać tam do tej kanciapy od tych strażników. Don't find anything. Ten cholerny robot. A go nie mogę podnieść, bo typo ma na sobie coś tam. A, ten AK. Czy raczej karabin po prostu. Zapomniałem, jaki jest ten, ale mogę zhakować po prostu. Okej, okay. E-mail, nic.
No, w ten oto sposób zaaktywowaliśmy też te wszystkie pierońskie poty. That's actually pretty fucking nice. That's pretty fucking cool. Och, amo. To oznacza, że teraz mogę tu chodzić. W końcu mogę chodzić jak normalny człowiek wszędzie. That's cool. Raid of Fire. Na plasma gun. Na plazma ganie już mamy 84 ammo, which is pretty fucking awesome, if you ask me. Został tylko ten durny bot. What? Te boty mają technologię stealth? Okej. Okay. Lockpick. Sure. Multitool, których mamy od zarąbania. Wydaje mi się, że w takim razie to tyle tutaj. Dobra, jaki to był? To tak, Salem 008. Nie mogę już nic wyjąć z tych. Nie wiem co. Na pewno nigdzie już nic nie ma, żadnych ciekawostek przyrodniczych. Aha. A jednak. Co to jest za miejsce? Bioelectric cell. To jest zawsze worth it. NSF? What? Znaczy, że NSF tu miał swój własny safe house? Wow, tego się nie spodziewałem. Spodziewałem się różnych dziwnych rzeczy, ale nie tego, że jeszcze znajdziemy tutaj, że jednak NSF miał tu swoją komórkę jakąś. Która najwidoczniej umarła. O. Damage. Pytanie tylko... Mogę jeszcze i tak jeden tylko zrobić damage. 22. Okej. Okay. Wydaje mi się, że... Oh no... Raymond is dead. Zamordowali się. Nawzajem.
Oh, well. Te kurde pałki teraz kopowe mnie irytują akurat. Mogę zejść do metra? Nie. Jezus, skoro nikt mnie nie powstrzyma, to mogę też wejść tu. No nie? I mean, who's gonna stop me? Yes. Zapomniałem, jakie to było. Salem? 008. God. Motherfucking damn. Nie mogę nawet nic wyciągnąć. Multitool. I nic tu więcej nie ma. Rzeczywiście. Tracer Tong miał rację. Trzeba było tu nie wchodzić. Nie opłacało się. That's incredible. Tylko sprawdzam. She decided not to show. I am Nicolette. I will help you simply to make trouble for Majestic 12. It's true. They killed my mother. You know why? She was an Illuminatus. The only people MJ-12 has ever feared are the Illuminati. Stan doubts that they had fallen from power. How do you know Dowd? I met him in New York. A trusted friend of my mother's. Yes, the Illuminati are wiped out. But Paige still fears Morgan Everett. Where do we find him? One of my mother's many secrets. We'll have to look for clues at my family's chateau. Okay. Jack Everett threatened Bob Paige. Paige was an Illuminatus. For him, intellect is the foundation of power, and that would make Everett his most dangerous rival. But Everett's the one in hiding. Both the Illuminati and MJ-12 believe that the most intelligent or enlightened human being will inevitably gain power, ultimately seizing the eye in the pyramid and creating the world for everyone else. Kind of secularized version of natural law. Paige has a trained army to protect him. He is still vulnerable. Much of his power comes from secret laboratories, meaning the right person could reverse engineer his whole power base. Let's hope you're right. True. That Everett is everything you say he is. Okay, let's go. Let's go. You trust the guy in the helicopter? That's Jock. Don't worry. He hasn't let me down yet. Come on. Yep. Jock is our only fucking friend. This whole world. Let's hit it. Co ja? Tutaj zakończymy. Wzięliśmy i cały... Przeszabrowaliśmy cały Paryż. What the hell? That's incredibly nice. Mamy 4 lockpiki, czyli o ton 1 więcej niż myślałem. I 1994 skill pointy. Które na dobrą sprawę z tych rzeczy, które mnie interesują, nie możemy wydać. No nie, bo pistolety i heavy. To by było worth having. Ale niestety, nie znaleźliśmy też żadnych argumentation,
cylindrów ani nic takiego. Oh well, oh well. Co ja? Dzięki bardzo za oglądanie. To tyle na dziś. Powodzenia w waszych gierkach. Do zobaczenia następnym razem. I bye. Bye.